Na srebrnogórskiej twierdzy miała miejsce 5. edycja festiwalu piwa i sera, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Na dziedzińcu największej w Europie górskiej fortyfikacji można było skosztować rzemieślniczych piw z okolicznych browarów, a także serów z Podhala górskich czy zagrodowych. Serowarnią rodzinną, małą firmą, Sernica Dolnośląska. Założycielem jest nasz syn Kamil Holajda. Mamy produkty owcze i kozie, świeże produkty oraz długo dojrzewające. Pochwalić się już możemy chociażby takim tytułem, jak z zeszłego roku na festiwalu we Wrocławiu na wrocławskich Partynicach. Na święcie właśnie serowarów zdobyliśmy pierwszą nagrodę za naszą gołdę owczą długo dojrzewającą. Zdobyła pierwszą nagrodę oraz Grand Prix festiwalu. Także została uznana za sor roku 2020. Skąd jesteśmy? Jesteśmy z Jelcza Laskowic. Tam mamy browar stacjonary, nasz fizyczny browar. Tam ważymy. Są to piwa typu klasyka, są to piwa IPA, IPA, sauery, stouty. Od 8 lat bawimy się w piwa kraftowe. No i stąd też pomysł. Czemu nie robić swoje? Tak powstało marka Cześć Brat i browar Cześć Brat.